Już jest dzisiaj poniedziałek 12 prawie. Idę coś zjeść właśnie. Obejrzeliśmy już w sumie wszystkich pacjentów, które tam mieliśmy obejrzeć na kardiologii. Pewnie pójdę na konsultację dzisiaj albo nie, bo chcę jeszcze iść zobaczyć sąd w Brukseli, który jak go wybudowali, to był największym budynkiem na świecie, a teraz nie wiem, jest jednym z największych na pewno sądów na świecie, nie wiem czy jest największy. No ale serio jest tu fajnie. Mamy nowego, chyba mówiłem już, że mamy nowego studenta, który jest bardzo fajny, postawił mi ciekawe. Jest coraz lepiej, bo więcej gadam tutaj, mniej się wstydzę. Jakoś tak się bardziej otwieram tutaj i też więcej rozumiem, bo na początku rozumiałem dużo, ale nie wszystko. Teraz rozumiem dalej nie wszystko, ale więcej, więc jest trochę łatwiej niż było. Merci beaucoup. A, d'accord, super. Przyszedłem się dzisiaj do Pałacu Sprawiedliwości, czyli największego albo jednego z największych sądów w Europie. Jest bardzo duży, naprawdę ten budynek jest ogromny. Podobno był wiecznie w remontach, po prostu teraz dalej jest na zewnątrz rusztowanie i podobno to rusztowanie było tu praktycznie od zawsze po prostu, ale jest ogromny budynek. Naprawdę coś po prostu wielkiego. Nie wiem jak to opisać, więc po prostu wam pokażę. Miałem wyjść wcześniej z praktyk. Siedziałem na ławce jeszcze przed szpitalem, odpisywałem nam komuś. I przyszedł do mnie Armin, czy ten ziomek, którego poznałem, i powiedział mi, że mi dał robić punkcję. I zobaczyłem taką po prostu książkową tam głowę meduzy. Więc było warto chwilę się tam poczekać i zobaczyć jak się to robi i jak to wygląda wszystko. Pójdę szybko coś zjeść, bo dzisiaj zjadłem tylko sałatkę Cezar, którą wam pokazywałem, więc jest prawie piąta, więc jestem trochę głodny, a potem zobaczę szybko jeszcze raz manekin PiS-a, wam pokażę, bo dzisiaj manekin PiS jest ubrany w... chyba powinien być ubrany dzisiaj w strój kowboja z okazji amerykańskiego święta niepodległości, bo jest 4 lipca, więc chciałbym go zobaczyć w tym stroju i potem nie wiem co zrobię, jak zobaczę jak będę miał czas, która będzie godzina, może po prostu wrócę do domu i trochę odpocznę, ale zobaczymy. Bardzo fajny manekin PiS w stroju Wilka Sama, bardzo mi się podobał. Teraz pójdę coś zjeść, chyba co zwykle. A potem wrócę, chociaż na chwilę, bo w tym Airbnb, gdzie mieszkam, to ja mam tylko pokój, nie? I tam są po prostu też ci państwo, którzy tam mieszkają, to oni mnie zapraszają czasem, jak nie w sumie, no nie wiem, nie codziennie, ale dość często, że z nimi zjadł, więc wrócę, zjem z nimi. I może pojadę gdzieś, ale oni jedzą 6:30, jest piąta, więc nie wiem czy wrócę jeszcze gdzieś, pojadę na przykład do Atomium, żeby zobaczyć jak to wygląda, czy pójdę na gofra, chyba dzisiaj nie chcę iść gofra, chyba zjemy gofra. Wczoraj też nie jadłem, jadłem przedwczoraj, ale może zjemy jutro jakiegoś gofra, jakiegoś innego jeszcze niż dopiero dwa jadłem, więc zobaczę jeszcze jakieś inne, w jakichś innych miejscach. No, jutro chyba pójdę do Ogrodu Botanicznego, tak mi się wydaje, ale to na razie jeszcze nie wiem, wszystko w planach. Wszystko jest płynne. Hej, hej, hej. Jest wtorek. Ja już skończyłem na dzisiaj praksy. Byłem tak jakoś do 13. Dzisiaj niewiele się tam działo naprawdę. Nawet sami nam mówili, żebyśmy już poszli, bo naprawdę tam... no, mało się działo. To co mnie zaciekawiło, poszliśmy oglądać ablację. I ablacje się dokonuje, co jak jest... tam na przykład migotanie przedsionku, żeby z tego wyleczyć, ale w każdym razie tam byli, to jest taki dość inwazyjny zabieg, byli tam ludzie z tej firmy, która zapewniała ten sprzęt i co mnie zaciekawiło, to ta jedna pani, która tam była, to ona mówiła, że ona jest z tego regionu flamandzkiego, nie? Czyli ona północ od Brukseli, tak jak ja byłem w Brugi i tam też jest. To jest też ten region flamandzki i to jest tak, że oni w tym regionie flamandzkim nie mają języka francuskiego jako język urzędowy, więc ta pani lepiej mówiła po angielsku niż po francusku i z nią jej łatwiej było się z nami dogadać w sumie po angielsku niż po francusku, no i prawdę mówiąc też, ale to jest dość ciekawe dla mnie, że po prostu jest to jeden kraj, a jednak językowo oni się różnią. Druga rzecz, która mnie tutaj zainteresowała,
muszę wam pokazać, jak jakoś znajdę, bo tego jeszcze nie nagrałem, że w paru sklepach i jakiejś tam w jednej, jakimś takim bistro, w sumie w dwóch sklepach, nie, w dwóch bistro, w dwóch takich kawiarenkach, widziałem tak, że jak coś kupujecie, to nie podajecie pieniędzy, jak kupujecie za gotówkę, to nie podajecie pieniędzy tam pracownikowi, tylko przy, no, tam, no, tam jest taka maszynka po prostu, w którą ten pracownik wbija, wiecie co, ile musi zapłacić i na tej maszynce wyskakuje ile do zapłaty i tam jest miejsce do wrzucenia banknotów i miejsce do wrzucenia, wszystkie nominały tam wchodzą i po prostu wrzuca się to do tego i on wydaje resztę i nikt, żaden tam człowiek nie musi tego liczyć ani tego wbijać. Ciekawi mnie, czy to jest w sumie przyszłość, że tak to będzie wyglądało, że będzie można i płacić tak jak są kasy samoobsługowe, wiecie, u nas jest tego dużo. Na przykład tutaj prawie w ogóle nie ma, jak widziałem, byłem w różnych sklepach i nie widziałem za bardzo kas samoobsługowych, no to da się płacić tylko kartą. A ciekawi mnie, czy będą stawiali po prostu przy tych kasach samoobsługowych też takie maszyny do płacenia za gotówkę. A teraz idę do Atomium, bo jest bardzo blisko tego, już jestem tutaj, to jest bardzo blisko tego szpitala, więc się tu przejechałem. Atomium to jest taka budowla, to było postawione w 1958 roku na Światowe Expo i to jest model kryształu żelaza. Model kryształu żelaza, można tam wejść do tych, chyba do 6 sfer można wejść, na samym górze jest restauracja, jest bardzo duże, to robi wrażenie. Robi wrażenie, tak szczerze mówiąc, fajnie to wygląda. Nie wiem, czy będę tam wchodził, bo nie wiem, jak jest za darmo, to wejdę. Jak trzeba płacić 10 euro, żeby jedną sferę zwiedzić, to mam to wywalone. Ale zobaczę jeszcze. Bilet kosztuje 8,50 dla studenta, 16 dla dorosłego. Znając życie, pewnie nie warto, chociaż widok musi być z tego całkiem spoko. Już nie wiem, czy jest lepszy niż Mont des Arts. A jakby na Mont des Arts się chodzi za darmo. A tam też, prawdę mówiąc, nie jest jakiś szczególnie... Ten widok na Brukselę jest taki... Okej. Nic szczególnie specjalnego, więc... Przejdę się teraz do parku, gdzie siądę. Odpocznę chwilę, za mało zjadłem, nie zjadłem śniadania. Zjadłem tylko w tym bistro jakieś menu gyros. Takie sobie było, w sumie lepiej bym zrobił, jakbym do McDonalda poszedł. Ale był bardzo blisko szpitala, więc tam poszedłem po prostu. Aha. No dzisiaj nie poszedłem do tego szpitalnego, do tej szpitalnej kafejki, ale może się jeszcze gdzieś przejdę, coś zjem, nie wiem. Siadłem pod drzewem, jeszcze coś obejrzę szybko na telefonie, a potem jeszcze gdzieś muszę pojechać do jakiegoś parku, albo gdzieś, do ogrodu botanicznego mi się jechać, chociaż 15, to nie wiem, czy zdążę, ale zobaczę, jak zdążę, to pojadę, bo jutro idę do Muzeum Sztuk Pięknych, ich chyba 3 albo 4 tutaj są. Ale teraz są wszystkie za darmo, więc jutro muszę wyjść dość wcześniej ze szpitala, pójdę na 8 pewnie, żeby wyjść wcześniej i wyjść dużo wcześniej i po prostu pojechać do tych muzeów i je zwiedzić, bo są za darmo. A wszystkie są obok siebie na Mont des Arts. Jednak jeszcze nie pojechałem do ogrodu botanicznego. I jak już pojadę, to już tam będzie zamknięte, ale i tak pojadę, żeby zobaczyć, czy w ogóle tam się da wejść, bo nie jestem pewny. Nie było w sumie dokładnie napisane na internecie, jak tam jest i po prostu zobaczę z wierzchu, jak to wygląda i czy da się wejść, czy nie. Przy tym się tutaj tym parkiem Laeken, o Laeken to jest ta dzielnica tutaj w Brukseli, w której też jest ten Atomium i nie wiem, czy ten szpital jest, ten Brugban jest też w tej dzielnicy, czy on jest trochę dalej, ale to jest bardzo blisko i tak, więc po prostu stwierdziłem, że tu się przejdę, pooglądam. Bardzo duży park. Trochę mi się już tu nudzi, szczerze mówiąc, w sensie, bo jestem cały czas samemu i chodzę cały czas samemu i cały dzień łażę wszędzie samemu, po prostu robię 10-20 tysięcy kroków samemu. Ten Armin nie chce ze mną nigdzie za specjalnie wyjść na razie, mówi, bo on jest cały czas zajęty, ja to rozumiem, bo on tu po prostu mieszka, nie? I on po prostu ma inne rzeczy do roboty. Mehdi ma covida, złapał gdzieś, pisze mi, że się musi izolować, że jego wszyscy znajomi też są pozytywni, więc ja mam szczęście w sumie, że ja nie jestem, bo się z nim przecież widziałem. I się jakoś udało, jest okej, że ja nie jestem i w sumie nikt w szpitalu tam z tych lekarzy, którzy z nami byli, też nie jest. Ale muszę się chyba w czwartek, zastanawiam się, bo jutro na pewno pójdę do tych muzeów. W czwartek chciałem jechać do Gent, chciałem wyjść wcześniej z... Jutro idę do tych muzeów, bo są za darmo, a w czwartek chciałem jechać do Gent
ale nie wiem, czy pojadę do Gent, albo pojadę do Gent super wcześnie, ale wtedy musiałbym wyjść super wcześnie ze szpitala, nie wiem, czy to robić. Zobaczymy, albo pójdę na Plac Luksemburski, bo tam podobno bardzo dużo się dzieje w czwartek wieczór. Tam sobie byłem tam nawet, to jest obok parlamentu, obok tych budynków europejskich wszystkich. I w każdym razie tam są jakieś kawiarenki i podobno się bardzo, bardzo dużo dzieje. Tak mi mówił ten Włoch, który był tutaj jednego dnia, jak ja byłem. I tak mi mówił Mehdi, więc może się tam przejdę i zobaczę, czy uda mi się kogoś poznać, bo już tak samemu to mi się trochę nudzi, po prostu. Komunikacja miejska to jest taka sobie, w ogóle denerwuje mnie trochę, bo teraz minął mnie bus, bo on w ogóle nie stajał, tylko trzeba pomachać wszystkim, albo ktoś musi wysiadać, żeby wysiadł, żeby stanął ten bus, a nie było na nim numerka i nie wiedziałem, czy to mój jest, go nie zatrzymałem, a to był chyba mój i teraz muszę jakoś inaczej tam dojechać do tego. Najpierw muszę pojechać gdzieś, gdzie naładuje się telefon, bo mam 20%, a jak będę miał rozładowany telefon, to się zgubię od razu.